Witam serdecznie. Pan trenuje tego kolegę mojego? A może pan powiedzieć, którego kolegę? Niedźwiedzia. A, no jest taki chłopak, sporawy dosyć. Tam przyszedł do nas kiedyś i właśnie mówił, że oglądał kiedyś pana, coś tam wspominał. Tak, idę pan być na treningi. A, wie pan co? No to są duże kwoty, ale pan udział w Fame MMA wybrał, tak? Tak, zgadza się. To propozycje mamy. Tam już trenowaliśmy Amadeusza Ferrariego, kojarzy pan może? Kojarzę. No, generalnie jestem trenerem od stójki, od parteru jest inny kolega, ale gdyby pan chciał u nas trenować, a bierze pan udział w Fame MMA, no to taki trening w przypadku pana jest darmowy, całe przygotowanie. Tyle, że walczy pan po prostu z naszymi tatuażami, zmywalnymi oczywiście, nie? Reklama na plecach, wytatuowany pan będzie, sponsor Czerwony Smok logo będzie miał pan na plecach. Ile taki tatuaż kosztuje? To jest za darmo, bo to jest reklama. To jest jednorazowy tatuaż, który zmywa się po 2 dniach. Ale on nie jest prawdziwy. Nie, Nie. nie, nie. On po 2 dniach Kurde, się się... wyleje. To jest tylko na czas walki, tak? Będzie miał pan plecy wytatuowane. Rozumiem. I gdzie to mogę się zgłosić do pana? Wie pan co? To kontakt w prywatnej wiadomości ewentualnie. Tylko, nie wiem, trenował pan wcześniej coś? Nie, nigdy. Pan nie trenował, bo tam widziałem jakiś pokaz umiejętności dzisiaj. Wie pan co, mam bardzo duży brzuch i dużo w nim mam, dużo po prostu w nim tych gruby jest bardzo. Chciałem to schudnąć. Po lewej stronie też mam skórę taką długą, po prawej stronie tak samo. Skórę to jest sam tłuszcz i w brzuchu mam dużo tłuszczu. Chciałbym to właśnie wszystko pozbyć się tego, cholerę, schudnąć całkowicie i później zabrać się za nauczanie stójki, parteru, takie rzeczy. Aha, no to wiadomo, wszystko małymi kroczkami, bo wie pan, że limity wagowe są generalnie na walkach. Jakby pan tam przykładowo z Krużwilem walczył, to musicie się w limicie jakimś spotkać, bo Krużwil to szczypior straszny, nie? Rozumiem. Ja pana zaprosiłem z Discorda. Ja się jutro będę z panem kontaktował na Discordzie. Dobrze, a proszę pana, mam takie pytanie właśnie, bo pokazywał pan pokaz umiejętności, tam gardę, boksowanie. A jak u pana jest z rozciągnięciem, bo jakieś kopnięcia czy coś pan potrafi, zaprezentowałby pan Nie, ewentualnie? właśnie nie, bo jak chcę nogę podnieść do góry, to nie mogę wysoko podnieść nogi. A mógłby pan zaprezentować, jak najwyżej pan podniesie, żebym miał po prostu orientacyjnie A informację, jest jak pan pan teraz da na radę to live? Jest zrobić? pan teraz na live? Tak, jestem na transmisji, widzę wszystko. No to Pan by super. zapalił światło i kopnął, jak najwyżej potrafi, ewentualnie szpagat spróbował zrobić. Wie pan, taki test rozciągnięcia, tylko żebym miał poglądowo. Sekunda. Ja wiem. No Pierdolę. kurwa. Niedźwiedź, ty to kozak jesteś. O, straszne. No, niech Wie pan pan co, poprawi. wnioski drogi. Jaki szef? Halo, proszę pana. Tak, widziałem. No to do dopracowania. A ten szpagat ewentualnie mógłby pan spróbować? Ale Dokąd pan pan wie, zejdzie? bo Wie jak pan, jak się się w szpagat jednym robi? loksie robi szpagat, to nie mogę na sam dół, bo mnie bardzo boli, proszę pana. Ale to nie na sam dół chodzi, tylko tak jak pan po prostu może. Gdzie już pana boli, to pan dalej by nie robił. Tak Dobrze, po pan, prostu to może orientacyjnie, żebym jutro zobaczył. obgadamy to. No oczywiście, nie ma problemu. Bo tak to widziałem, że pan tam jakieś robi czasem gimnastyki na transmisji, jakieś pompy. Pompek pan sporo robi, tam z Tak, 15, z 20 pan potrafi zrobić, nie? A rekord pompek pana jaki jest, jeśli można wiedzieć? 20. O, 20. A do 21 może by pan spróbował? Motywację pewno widzowie by zrobili. Nie, dzisiaj nie, proszę No, pana, no. bo już jest No, godzina prawie. późno jest, to we wcześniejszej godzinie trzeba, jak człowiek bardziej rzeźki, bo na wieczór to wiadomo. Tak. A pan co jeszcze w sumie z takich gimnastyk umie pan zrobić? Przysiady, pompki, brzuszki. U nas to sprawdzamy często, czy świecę ktoś potrafi zrobić, bo to też trzeba cały tłuf umieć utrzymać, równowagę, balans złapać, to też jest ciężkie. Świecę umiem, ale Potrafi świecę pan umiem jedynie zrobić? o tej godzinie, proszę pana. A, bardzo chciałbym zobaczyć, no wie pan, trochę inaczej byśmy spoglądali tutaj na pana z trenerami i tak dalej. No rozumiem. Mógłby pan dla mnie to zrobić, tylko tam jedną rzecz już pana nie męczę i się skontaktujemy w Świecę? sprawie treningu. Tak, niech pan pokaże po prostu, jak się robi.
Ale nie mam jak zrobić świecę teraz. Nie wiem, no przy ścianie gdzieś, przy lodówce, przy czymkolwiek. Nie da rady pan? Nie dzisiaj. Możemy jutro to... Czy możemy na jutro przy pana? Możemy, ja jutro z panem się skontaktuję i tam ewentualnie taki test mały byśmy zrobili umiejętności. Jak pan transmisję będzie miał, to ja przyjdę też jutro ewentualnie. Będzie miał pan jutro transmisję? Będę, od 17 do 23. Dobrze, to wie pan co, ja jutro bym przyszedł na transmisję i ewentualnie z panem się skontaktuję i wtedy by pan pokazał ewentualnie coś więcej. Tam rozgrzeweczkę może sobie pan wcześniej zrobić czy coś i wie pan jak jest. Rozumiem. Dobrze, to będziemy w kontakcie i miłego dnia panu życzę. Do widzenia. Do widzenia.